Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry Open Tycoon Transport Deluxe. Także <coughs> lecimy sobie tutaj dalej, samochodziki jeżdżą. <coughs> Zarabiają pieniążki dla nas. Eee racji, że mamy dużo tą pszenicy i wszystkiego, wszystkiego wszędzie. E, mógłbym tutaj się dostosunkować do jednego widza i, i do jednego komentarzyka, że tutaj można sobie zawsze też włączyć e, takie coś jak pełen załadunek. A i wybaczcie, kurde, coś mnie na gardło siadło. E, I tutaj chyba też gdzieś powinien być. E, Gdzieś powinno być coś takiego jak rozładunek. Dobrze, tutaj też coś powinno być takiego jak rozładunek. Rozładuj i pozostaw pusty. No może być. Wydaje mi się, że pierwsze, pierwsze jedzie, ładuje, drugie jedzie, rozładowuje. No, i taki system troszeczkę jest lepszy też dla nas. Z tym rozładunkiem, to też tak. Nie musielibyśmy na każdym to robić, ale no wiecie, mamy już 58 pojazdów, więc no teraz przy każdym tak robić. E, załadunek, rozładunek byśmy musieli. Oni wtedy, jeśli tutaj e, wtedy, jeśli tutaj zacznie brakować pszenicy, no to oni będą stać i czekać, aż się w pełni naładują. Dlatego jeśli mamy tą pszeniczkę to jest OK. Ja tak lubię sobie, wiecie, do tego nie dawałem, wiecie, tego nie włączałem, ponieważ no, nie chciałem, żeby jakby stały na początku mi te samochody, ale faktycznie ja sobie to po, ja sobie to po po odcineczku już tym zrobię, czyli tu na każdą ciężaróweczkę pewnie dołożę pełny załadunek i tak dalej i pełny rozładunek. Eee, także tutaj akurat z tym nie widzę problemów. Eee. Ważne, że tak, tutaj zarabiamy, tam zarabiamy, z każdej strony zarabiamy. Eee, minęło znowu troszkę lat, minęło dokładnie chyba 10 lat, albo jakieś nawet 15. troszeczkę też poprzewijałem. Nie rozwijałem firmy, nie wiecie, tam 15 lat, ale firma się za wiele nie rozwinęła, oczywiście tylko pieniądze skoczyły. Nie chciałem tam nic budować, dobudowywać. E, ale chciałem też tak zrobić, żebyśmy jednak już powoli... <laughs> o kurde, dużo zarabiamy. 12 tysięcy na drzewie zarobiliśmy. No to powiem wam, że sporo na tym drzewie zarobiliśmy coś. E, no widzicie, tutaj znowuż no, nigdzie nie ma tego, nie? Wiecie, tutaj nie przyjeżdżało drzewo. Nie produkował papieru. I dlatego teraz ten samochód... No on coś tam wyładował jakieś... Marne klocki, że tak powiem, kolokwialnie, no niby jadą, ale takie niepełne jadą, więc no, więc trzeba będzie chyba, <laughs> tak, 5 ton drewna, widzicie, on tak strasznie niepełne jadą i no nie wiem, czy te, te drzewa na pewno będę musiał przerobić, bo coś się dzieje z Tartakiem, że on nie daje nam jakby za dużo tego drzewa, patrzcie, 19 i 9, tak bardzo mało, 72, <gulokwialnie> więc samochody te samochody akurat z drzewem mógłbym później przerobić na razie nie chcę tak jeżdżą troszkę straty troszkę straty nic się nie stanie dobra na razie póki co tutaj mamy co tutaj też nie ma jakby o patrzcie no jedzie pusty bo nie ma towaru dlaczegoż tu nie ma bo nie przywożą papieru w takim razie dobra ta cała nitka nam na razie troszkę zalega ale dobra, nie tędy droga. Wracamy sobie do tego, że mamy 45 rok. 45 rok pojawiły się konstrukcje linii kolejowych, także to chciałem wam teraz pokazać. Różnie, na różnych mapach się chyba zaczynają. Wiecie, od 30, chyba któregoś 5. Zaczynają się na tej pierwszej mapie, bo ta, ta mapa mi leśna bardziej. One tam chyba pociągi szybciej się zaczynają. Ale na mapce, widzicie, teraz tracą te pojazdy, drzewne 4000 na minusie. Ale na mapce, w tych późniejszych mapkach, no, całe drewno będzie tracić spoko. Dobra, coś będziemy musieli pomyśleć, albo tą całą nitkę już skasujemy. Jeśli, jeśli odpalimy już pociągi, to może skasujemy tą nitkę. Na ten moment mamy i tak zysku 600 tysięcy, więc nie ma tragedii. E, tu bym mógł odpalić nitkę. Patrzcie, jaka fajna, e, pod, podwójne tę. To stąd moglibyśmy sobie nasz pierwszy pociąg puścić z drzewem. I oczywiście, byśmy mogli taki króciutki puścić tutaj do dotąd, i wtedy byśmy sobie jakby napędzili tą produkcję papieru. Możemy tak zrobić. <laughs> e, no, a wracając do tamtego tematu. No to na mapkach właśnie chyba pustynna i ta właśnie zimowa, to się od 45 zaczynają pociągi. No i jeszcze jest ta mapka taka powiedzmy cukierkowa, tam się chyba też od 40 zaczynają, więc no, na różnych mapkach różnie się te pociągi zaczynają. Dobrze, ale wracamy. Tutaj mamy już pociągi, także budujemy stacja kolejowa, z racji, że tutaj będzie troszkę może tego być, bo tutaj powiedzmy może się naprodukować 160 ton drewna. A więc tak sporo się może naprodukować. Ja sobie zrobię już na ten na poczet ilość peronów. Peronów nam nie trzeba. Peron sobie zrobimy jeden. Ale długość peronu sobie zrobimy. Jed, jeden to jest chyba lokomotywa i pięć wagonów. Myślę że pięć wagonów nam na, na razie wystarczy. Tam są chyba dwa wagony na jedną dziurkę tak mi się wydaje. Dobrze to gdzieś tu machniemy. No, i troszkę średnio, bo on tu będzie cały czas pod górkę gdzieś wjeżdżał. E, dziś tutaj też było, to ostatnio robiłem, że można wyłączyć tę e, przejrzystość drzew. O, i teraz nam będzie lepiej się to układać, bardzo ładnie. Ja polecam, jeśli nie chcecie, żeby wam pieniądze chodziły, żeby gra wam leciała, to sobie zapauzować, wtedy też chyba możecie budować. A jakby nie stracicie tego czasu, nie? Dobrze. Eee, lecimy, może byśmy zrobili jakieś kółeczko tutaj, wiecie, może tak by było lepiej, jakby sobie kółeczkiem jechał, tak spróbujemy zrobić. Czyli tutaj, tutaj i tu już będzie wykrętka, tutaj sobie oczywiście zrobimy <laughs> zajezdnie. No i teraz pociągniemy tu prosto, troszkę to będzie większy koszt, bo musimy podnieść teren. No i ja bym chciał, żeby on sobie jechał tędy tutaj, tak? Czyli tu będę musiał jakby zniżyć jeden i zakrętkę zrobić. No dobra, jest ok. I tutaj niżej teraz też tereny muszą być, to trzeba będzie obniżyć górkę. Nie wiem, czy wy tą góreczkę akurat widzicie? Ja osobiście ją tu widzę. O, dobra. I tą też tutaj musi być. Wszystko prosto. Dobra, jest elegancko. Elegancji to tory się, tory się kładą jak talala. Dobra, i my mamy dojechać tutaj do tego tartaczku. I tutaj sobie też zrobimy. Tutaj sobie też zrobimy stację, ale stację bym sobie zrobił od tej strony tym razem. Dobra, tam, żeby jednak mieć jeszcze wykrętkę. Chociaż na dwa tory. No i dobra, no i tu będzie prosto, i tutaj jest trochę chyba za duża góra. Mi się wydaje. E, ja bym zjechał tutaj i tędy się bardziej przepiął. Dobra, to spróbujemy się tutaj tędy też dopiąć. Tak wiecie, trzeba celować, trzeba celować niestety. Też tutaj tak powiem wam słabo widać tą, e, tą ziemię, jak to idzie, ale tak sprawne oko może przyuważyć, że tu było właśnie w dół troszeczkę. Tu możemy też podnieść, żeby się nie ingerować w. Nie ingerować w, Jakieś mosty się nie bawić w tunele na razie, bo to mega drogo wychodzi. Chcemy, żeby po prostu pociąg jechał i też zobaczymy, czy on w ogóle da radę jechać, bo tu też no, zależy od siły pociągu, prawda w 45. Tutaj będzie takie spinanie się podwójne, dobra, ale to jakoś sobie da radę. Bez wątpienia i tutaj będzie kolejne wspinanie miało. No na tych górzystych mapkach to tak, wiecie, jest troszkę bardziej jakby zadanie do wykonania jest cięższe, nie? Bo na tych płaskich to sobie możemy śmiało robić. Dobrze, tutaj, tutaj i to szybkie tory. Jeśli macie jakieś tutaj pytania. Komentarze, rady, to to tutaj wiecie, sekcja komentarzy jest dla Was. Ja też nie jestem geniuszem jakimś super w tą grę, więc też nie oczekujcie, że ja będę tutaj, wiecie, idealnie grał, wszystko idealnie stawiał. <laughs> Na ten moment mm, wiecie, pokazuję Wam grę taka, jaka jest i chciałbym, żeby tak pozostało. Dobrze, to on sobie będzie tutaj oddawał, bo tutaj może oddawać pasażerów potrzebne drewno i żywność, a stąd będzie zabierał. Drzewo, i teraz z racji tego, że pociąg nie chcemy puszczać pociągu, właśnie. E, tylko czym tak, mamy na pociąg, dobra. Z racji, że my nie chcemy puścić pociągu, żeby na pusto gonił pierwszą trasę. To my sobie właśnie wykorzystamy ten system już do pełnego załadunku. Więc. Kupujemy sobie, ja myślę, że to jest tak, że tu jest dwa wagony, 4, 6, 8, 9 wagonów i lokomotywa. I oczywiście wagony na drewno, 9 wagonów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Może być trochę za dużo, bo 30 ton to prawie 300 by brało, a tutaj mamy trochę tą produkcję. No zobaczymy, ile on będzie stał. I kupujemy jedyny parowóz. Mamy Willy. On ma maksymalna siła pociągowa 421 kN, bodajże 88 mocy. Ma 1000 koni mechanicznych, więc on powinien sobie poradzić. nie? Powinien sobie poradzić. Kup taburko kolejowy. Dobrze, i teraz tak lecimy, idź do tutaj. I to będzie pełny załadunek. One się też chyba odwracają z automatu. Nie jestem pewny, jak tutaj w tej wersji już nowszej, ale w tej się, w, te, w tych poprzednich się e, jakby odwracały za odwracały, nie? E, dobrze, tutaj mi się coś tego wało, ale to nie ma znaczenia. Wiecie, bo to zależy gdzie staniemy. To możemy to usunąć i stanąć tutaj trzeba i wtedy jak damy tu to on się wskoczy niżej dobrze. I tutaj mamy rozładuj. <laughs> co e, mi tu zrobił, czekajcie e, tu miało być załaduj, a tu miało być rozładuj tak, Garwolin Mazurs dobrze, dobrze, tak miało być no i teraz go puszczamy i zobaczymy co i jak e, między drzewami on na pewno jedzie więc jeśli nie chcecie widzieć, o mniej więcej tak to ładnie wygląda w scenerii pierwszy pociąg zajechał i teraz czekamy Ponieważ tartaki muszą ruszyć pełną parą, patrzcie już, jak, jak tartak zaczyna ciąć drzewo, to wtedy pokazuje, ile to drzewa nie. Także tartaki zaczęły ciąć. Pociąg zaczął się ładować, pierwszy wagon jest załadowany. Jak tutaj widzicie, tam rozpiskę sobie zostawię. A ja sobie pójdę. Eee, a ja, i tutaj mam też wykresy. Też znalazłem ten wykres. <laughs> też znalazłem te wykresy stawki płatności za ładunek. To, co o czym wam wcześniej mówiłem. Czyli to, jak długo jak, i ile tracimy pieniędzy na jakim okresie transportu, prawda? <laughs> Więc warto. <laughs> Oj, sorry. Więc warto to mieć też na uwadze. Strasznie mi się coś gardle drapie. Oj, nie wiem dlaczego. Także postaram się wymutowywać, ale no, będziecie słyszeli takie lekkie pstryknięcie. No i tak sobie tu popatrzymy: e, samo drewno, e, samo drewno, będąc e, 10 dni w transporcie, dostajemy tysiaczka. Ale im dalej, powiedzmy, ono będzie w transporcie, y, musimy sobie obliczyć, tu jest powiedzmy miesiąc, 30 dni, <laughs> to ta cena jeszcze nie spada. <laughs> ale drewno powyżej miesiąca, jak widzicie w transporcie, zaczyna jego cena spadać. No więc możemy sobie do miesiąca może być w transporcie, nie? Także no ten, ta lokomotywa trochę nam już stoi pół miesiąca, ponad pół miesiąca albo na i miesiąc stoi, więc no my jak dojedziemy, to się do dwóch miesięcy nie ma dużej straty. Eee, przy trzech miesiącach jest, eee, przepraszam, przy czterech miesiącach jest już ta strata taka dosyć większa, ale to widzicie, to tam 300 na tonie, to, to, to nie jest jakoś nie jest jakoś nie wiadomo jak dobrze, czekamy sobie, on jest załadowany w 80%, także już za chwilkę będzie <laughs> i zobaczymy ile dostaniemy za niego, a jak już sobie za niego dostaniemy, to lecimy sobie, ja myślę, że pasowałoby też y, oczywiście y, dworzec kolejowy w miastach też pobudować, patrzcie tych 600 pasażerów by pasowało też, y, też uwolnić o, a tu 900, ale jak tutaj jest ładnie, patrzcie, dworzec kolejowy fontanny Kurde, no najpiękniejsze miasto im tu chyba wyszło, jakiś pomnik, fontanny i dworzec kolejowy. No patio świetne, ale chciałbym tutaj dworzec przyklepać jeszcze, nie? W środeczku gdzieś, no ładnie, ładnie, 900 pasażerów, musimy to wywieźć. Naprawdę te 900 pasażerów musimy wywieźć. Dobrze, pociąg jedzie, ruszyła lokomotywa, jedzie sobie naszą trasą. Także tutaj sobie popatrzymy ją. Czy ta trasa jest w ogóle przejezdna, czy nie? No a drzewo się zbiera, 40 ton, musi się uzbierać, tak jak mówiłem, 300, 300 coś ton, więc myślę, że no pociąg dopiero w tym miejscu już jest 70 uzbierane, Także jak dojedzie, to myślę, że da radę. Przy większych później jakichś produkcjach, to może być tak, że będziemy potrzebować drugiego pociągu, więc, więc sobie odpalimy wtedy drugi. I też pytanko, czy dni transportu się... Może ktoś z Was będzie wiedział, czy dni transportu się liczą, od kiedy on wyjedzie z tego, czy od kiedy stoi na stacji, nie? <laughs> też to, to możecie mieć na takie pytanko. Jak się nikt nie, nie, nie dowie, to, to ja się postaram to dowiedzieć. Dobrze, przewidywanie. przewidywanie, O i tu już jest 120 ton, także jak wróci, to pewnie śmiało będzie. Ile tu pieniążków za niego będzie? Patrzymy sobie, bo się rozładowuje pięknie, z 25 chociaż tysięcy. Ło, 85 tysięcy, no to powiem wam porządnie, porządnie. Tylko, że za samą lokomotywę też dużo zapłaciliśmy, bo lokomotywa nasz nas kosztowała 160 tysięcy plus 9 wagonów, każdy po 10, 90, no to nas kosztowało z 250, no to na trzech trasach się odrobi obrobi, nie? Odrobi. <grym> Także bardzo fajny, bardzo dochodowy pociąg, nie? Na 85 tysięcy, i plus ile teraz papieru to na tworzy, nie? To będzie teraz miało masę papieru. Także spoczko, fajnie, to to się chwali. Lecimy sobie zrobić teraz tutaj ten, no w końcu ten pociąg na pasażerów. Może zrobimy taką małą SKM-kę, wiecie, na trzy wagony jeżdżącą, pyk, pyk, pyk. <laughs> Może będzie też dochodowa. Ale żeby to, jeszcze ten pociąg zostawię sobie. Nie chcę tam jeździć, wy sobie tam patrzcie. Ale teraz, żeby miasto się na mnie nie obraziło, bo ja bym bardzo chciał dworzec w środku mieć. No ale żeby miasto się totalnie nie obraziło. A ja bym chciał mieć taką, wiecie, skm taką e, podwójną nawet, nie? Dworzec taki na, nawet na cztery i podwójny. No takie cudo musimy włożyć do miasta. <laughs> <laughs> Wiem, co żeby to zrobić, trzeba będzie coś zburzyć, ale żeby coś zburzyć. No to trzeba będzie mieć dobre relacje z miastem, ale żeby mieć dobre relacje z miastem, to można im zapłacić. Mamy na razie niezwykłe relacje. Możemy fundować nowe budynki za milion, możemy statuę właściciela wybudować rekonstrukcję dróg i tak dalej. Także tutaj, tutaj jest dużo możliwości. Można też wykupić jakby wyłączność transportową prawda i tak dalej także troszkę tego jest rok kolejny chyba tutaj minął dobra widzę tych informacji to można ja te informacje gdzieś można w opcjach powyłączać żeby to się nie włączało eee, ale dobra 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 to sobie wyłączamy. Mm. dobrze więc więc ja bym ten dworzec najchętniej machnął w tym miejscu tak, albo tu z tyłu o tu z tutaj ale musiałbym te cztery domy usunąć i teraz pytanko jak zareaguje miasto jak ja im wywalę cztery domy. Lokalne władze. Niezwykłe. Dobrze. Niezwykłe. O, no, wspaniałe. Schodzi nam, widzicie? Wspaniałe, wspaniałe. No, okej. Okay. Wspaniałe. Czyli nam trochę zeszło. Czyli miasto się trochę obraziło, nie? Ale, ale nie jest, nie ma tragedii. <laughs> Także, o, ale jeszcze musimy ze dwa wywalić. Dobra, to jeszcze to jedno musimy wywalić. Bardzo dobre, to jeszcze jeszcze możemy, jeszcze miasto nas lubi. O, piękny dworzec i im postawiliśmy. Także miasto. Miej to na uwadze, że tu będziesz miał piękny dworzec. Dworzec trzy razy większy od całego miasta. No ale on... no, niech tak będzie, nie? Niech tak będzie. Dobra, przejrzystość budynków bym potrzebował bardziej, dobra. No, i teraz jeszcze wypasowało mieć jakiś fajny rozjazd, więc to wszystko musimy wywalić. Trochę nam stosunki zleciały, ale to nic się, że tak powiem, nie dzieje. Teraz miasteczko troszkę odżyje, bo my, wiecie, SKM KESE musimy zrobić szybką kolej miejską. No, no i gitara, no i teraz już będziemy. Te pasażerowie, nie wiem, czy będzie to warte tyle, nie, ale, wiecie, nie zawsze to coś. Także, kurde, tylko tutaj jechać, obok naszej chałupy to też nie jest za fajne, nie? Można gdzieś, aha, tunel nie możemy. Dobrze, to przez miasto już nie będziemy chcieli przejeżdżać, wiecie? Także przejedziemy sobie faktycznie obok naszego, jakby włoszczowej, obok chałupy prezesa. Także, niech tak będzie. Tą chałupę prezesa. Widzicie, już nam się zmienił, kurde. Jakiś kurnik nam tu chyba doszedł z tyłu, albo coś nie wiadomo. Dobrze, i teraz tak. Teraz, drugim miastem, będziemy pracować, nie? Drugie miasto też będzie musiało być. Zadowolone, że tak powiem. Dobrze, tutaj z dworca i jeszcze tutaj budujemy tą, prawda? Na razie puścimy jeden, chociaż moglibyśmy dwa puścić, tylko muszę zrobić yy, zatoczki, nie? Musiałbym zrobić światła i zatoczki. Nie wiem, jak teraz jest z tymi sygnalizacjami świetlnymi. Sygnalizator jednokierunkowy. Teraz się je trochę sygnalizatory pozmieniały. <laughs> Więc kiedyś to troszkę lepiej wyglądało, wiecie? Bo jak tutaj widzicie, mamy jednokierunkowy, dwukierunkowy, i wydaje mi się, że one, tak jakby na wyjeździe, muszą mieć dwukierunkowy. Nie jestem super pewny. Dojdziemy do tego, jak nam się rozbiją, to się rozbiją pociągi. Ale dobra, na razie jest jak jest. Dobrze, teraz popatrzmy, jak to miasto ma. Teraz popatrzmy, jak to miasto ma pięknie i ładnie i składnie zrobione. Mm. Niezwykłe, ok. Czyli tutaj też moglibyśmy wywalić trochę. Mm. <laughs> moglibyśmy też wywalić trochę, że tak powiem im. Tylko w którym miejscu? No, fajnie byłoby tutaj, ale tu jest dosyć krzywo. E, więc no, ja myślę, że walniemy tutaj. Tutaj najmniej stracimy. Nadal mamy niezwykłe, patrzcie no. Ok, i teraz by pasowało dworzec tu machnąć i I w którą stronę wyjechać. Gdzie co, w tą stronę będziemy musieli wyjechać. To musimy tu jednak troszkę więcej skasować. Mm, ewentualnie. No ta droga mi trochę nie pasuje. No ale dobra, ewentualnie w tą stronę zrobić dworzec, ale to wtedy wolałbym, żeby więcej miasta łapało gdzieś tam, nie? Wiecie, w samym środku najwięcej domów łapienie, a tutaj troszkę mniej. Miasto się ewidentnie rozrasta w tamtą stronę. No nic, dobra. E, budynek, jaki tu budynek jeszcze... A, oh, tu jest jeszcze jeden dom, dobra, z tyłu. Dobra. Dobra, mamy dworzec numer dwa. ale teraz musimy popracować nad tym wjazdem tutaj. No dobra. Pyk, pyk Trudno, jakoś znajdą objazd, nie? Jakoś znajdą objazd, tu nie, nie można. Tutaj drogę macie tutaj gdzieś, także bawcie się dobrze. E, tutaj niestety już drogi nie będziecie mieć, bo tutaj już teraz io chodzę. Dobra, teraz popatrzmy z tą sygnalizacją, kurde, dobra. Tak, na wyjeździe czerwone i czerwone, no to jest ok według mnie. Tylko czekajcie, tu jeszcze brakuje toru i chyba tam tak samo brakowało. Nie, tu się dorobił, dobra. E, przy wyjeździe z, z tego z zajezdni nie trzeba, bo oni wiedzą, żeby nie wyjeżdżać, nie? Przeciętne, kurde, no tak, żeśmy zeszli dosyć ostro. No ale panie, to ja wszystko dla dobra mieszkańców. Przecież to nie chodzi o moje pieniądze nawet, to, to dla mieszkańców ja tu robię. Ja dla mieszkańców odkrywam nowe tereny, żeby oni mieli. No i dobra, no i tu przestory i mam nadzieję, że nie będzie wypadków jakobych. No i są połączone dwa miasta. Daleko tam nie jest. SKM są. może być. Wyjeżdżając tędy możemy pierwszą mijankę im zrobić. Możemy im pierwszą mijankę zrobić tutaj. zrobimy pierwszą mijankę Na ile? Na raz, 2, 3, 4. Na 4 co najmniej. Raz, 2, 3, 4. No dobra, może być i 6 Dobra, i teraz fajnie byłoby mieć podwójne jakieś te światła, nie? Tak, tutaj niestety nie możemy. Czekaję, co to jest 4, 5, 1, 2. Teraz zobaczymy. Okej, okay, ale ciekawe co robi ta jedynka-dwójka. A odległość między sygnałami przy przeciąganiu. Okej, okay, rozumiem, rozumiem, dobra, wszystko. I teraz tak. Ten musiałby stać. Ten musiałby też tutaj stać, bo zależy w którą stronę i tu na wyjazdach myślę, że też tak powinno być, więc jak on wiedzie, raz, dwa, trzy, cztery. I powiem wam, że tak średnio hmm, można te sygnalizacje zburzyć bez burzenia można chyba. Kiedyś fajne się podwójne stawiały, a teraz wiecie. O, tutaj dajmy tu tak bliżej to będzie lepiej, tylko że... Tak, i tutaj mi się to trochę nie podoba. Wiecie? Tak, mi się tu trochę to nie podoba, jak co oni tu teraz porobili. Tutaj nie możemy, więc no. Hmm. No dobra, to musi 2, 3, 4, na 4 trochę mało. Raz 2, 3, 4, no na 4 akurat. Ale coś mnie tu nie gra tak jak powinno, więc, więc wiecie. No dobra, zobaczymy to. Ja nad tymi światłami jeszcze popracujemy. Ten set tu wieża ma czerwone w razie W, tam też, tam też, jak coś to niech będzie. I jeszcze druga mijanka będzie też gdzieś tutaj. Na szybkości. Myślę, że tutaj będzie druga. <laughs> e, tak, tylko tu tak inaczej to musimy ją zaplanować. Ona musi trochę do góry iść, ta mijanka, wiecie, żeby tutaj mieć jak mieć jak to się wyminąć. Dobra. Troszkę to jest taka średniaka, ale... Ale no dwie mijaneczki są. Dwie mijaneczki są, tylko to no mówię, no te światła mi nie leżą strasznie teraz. Dobrze, tylko też nie wiadomo czy on będzie działał, bo wiecie to jest elektryczne, a te tory nie są elektryczne, więc no zakładam, że może, że może ten nie działać, więc trzeba będzie sygnalizator dawać taki normalny, a jeśli tory byśmy mieli wiecie jakieś elektryczne to, to wtedy, nie? No dobra, niech na razie tak będzie, zobaczymy, czy to w ogóle ma jakieś ręce i nogi i czy to się w ogóle będzie działać tak jak ja bym oczywiście chciał tego. No bo nie jestem pewny, no patrzcie, dziwnie, że w tą stronę stawia, no ale dobra. Dobra, to w każdą stronę musi być, że tak powiem, czerwona. No i zobaczmy, jak to, jak to wyszło. Mm. A czego tu mam okropne aż tak aż tak mnie nie lubią o kurde to nieładnie dlaczego mnie tak nie lubicie zaraz mnie polubicie zaraz O, nawet połowa pasażerów spadła zaraz mnie polubicie dobra róbmy sobie pociąg nie będzie taki długi wiecie on też pocztę może przewozić więc weźmiemy sobie ze 4 5 wagonów takich tych bo to 40 wchodzi w jednych nie i weźmy pocztę chyba jedną na razie, więc, więc to wszystko zobaczymy, czy to nam w ogóle zadziała. E, pojedziemy tutaj, tutaj i no poczekamy, poczekamy na ludzi. Pełen załadunek, i tu też dajmy. E, fajnie byłoby rozładuj, załaduj, i chyba takie cudo też tu powinno być, tak? Rozładuj, i pozostaw pusty. Powinno być takie rozładuj, pozostaw po tym, nie rozładowuj. Dodajemy też tu pełen załadunek. Zab nie wiem czy to będzie tak działać, wiecie? Czy to będzie działać, załaduj jeśli dostępne. O! To bym sobie dał bardziej. No, nie wiem, nie mogę tutaj nic wybierać. No, dziwnie, ale dobra. Dobra, zostawimy tak. Ale jest, rozładuj i czekaj na pełny załadunek. Okej. Okay. Czyli dwa razy trzeba nacisnąć, patrzcie. Okej, okay, trzeba to i to zaznaczyć w takim razie. No, trochę to pozmieniali teraz. <laughs> znaczy, to trzeba na, na dwóch teraz dać, bo chcemy, żeby oni jeździli wiecie, tu i tu, nie? Więc rozładuj i czekaj na pełny załadunek. O tak, to mniej więcej musi teraz wyglądać z dwóch stron. Czy pasażerowie będą chcieli tu wsiadać? Jo, wchodzą. <laughs> Także są pasażerki. Zobaczymy teraz, tylko jeszcze jak szybko tu się nazbierają pasażerowie, bo no, tu jest 400, ale ile na dworzec będzie chciał iść? Tego niestety nie wiem. Pociąg tutaj ma zysk 240 tysięcy prawie. Także pociąg jest dosyć zyskowny z węglem, znaczy z drzewem. Ale my jeszcze z racji, że co ile mamy minut, odcineczka, już pół godzinki. No to też fajnie. Powiem wam, że dowieziemy chyba te jeszcze ludziczki i sobie też będziemy tu już zakończać. Ja sobie troszkę więcej później gdzieś tam po godzinkach pobuduję tych tras, żeby tu jednak było ładniej. Później najwyżej sobie machniemy więcej tras. Jakiś samolocik, może jeszcze. I no z racji, że to trzeci odcineczek. Także to od Was zależy, czy. I co? I on będzie stał na czerwonym? Zaraz zobaczymy, czy on będzie jechał, czy on będzie... Tak, i zielone się zrobiło, patrzcie. No okej. Okay. <laughs> Czyli tak w ostatniej chwili mu się zielone włącza. <laughs> Już wiedzą. Aj, zatrzymaj się, mordo, zatrzymaj się. No. Bardzo dobrze, mordo. I spoko, tu niby się te zielone włączają w ostatniej chwili. No okej. Okay. Jedzie pociąg z daleka. Ale dlaczego masz tylko 48 pasażerów? Czy ty nie powinieneś się cały załadować? Hmm, coś dziwnego, dałem mu przecież pełny załadunek. Ej dziwne, pojechał bez tego, patrzcie, miał rozładu i czekaj na pełny załadunek. No, hopie, miałeś, miałeś. I co, i, nie, i się nie dopchałeś, tak? Nasz no masakra. Z tymi, tymi powiadomieniami. Ja je wyłączę później, te wiadomości akurat, bo one są do niczego. Eee, no ale pytanko, dlaczego ty. <laughs> no, a tu są w ogóle jakieś rozkłady, teraz można robić. O kurde, nieźle. Nowości, dużo, dużo nowości jest. A tutaj coś, co ty bierzesz tutaj? Coś trochę wziąłeś. Ciekawe, bo on chyba stoi określoną ilość czasu, tylko wiecie, on nie może jakoś chyba dłużej stać niż ileś. Jak mi się wydaje i dlatego pewnie. I dlatego on pewnie pojechał. Mm. Tu mamy załadunek, do którego jest. No, to powinno być elegancko, no ale znowu nie poczekał na pełny. No 40, 19 i 30. Chyba, że on czeka po prostu na załadunek pełnego jednego wagonu, a nie wiecie, a nie wszystkiego, nie? Bo on jakby jednego rodzaju towaru czeka, więc załadunek pełny poszedł paczek. Więc on już pojechał i to by mu pasowało wtedy zmienić załadunek hmm. niektórego, tylko załadunek jakby, wiecie, wszystkich towarów, nie? Hmm. Pełen załadunek wszystkiego, o tak by trzeba było mu zrobić, wiecie? <laughs> Pełny załadunek któregoś towaru, a tu mamy... Dobra, czyli Ale tu bliższy koniec dalszy środek? O kurde, co to, co to? Nie no, to powiem wam, że coś tak troszkę tutaj. Ja to będę musiał nad tym popracować. Ponieważ... Ej, ja ten się rozładowuje już, tak? Ile? 14 tysięcy dostał za tych pasażerów i co? I zbierasz nowych? No, i wziął nowych. Dobra, i teraz jest jakby pełny naładowany, więc zobaczymy, ile za pełny dostaniemy. Ale nadal mi się nie podoba to, że on. Rozładuj i czekaj na pełny załadunek. No, no i to było dobre. I tutaj też mamy to, i tutaj pełny załadunek. O jest, dobra. Rozładuj i czekaj na pełny załadunek. I to jest właśnie to, co powinno być, nie? Rozładuj i czekaj na pełny załadunek. Także tu sobie będziemy czekać. Teraz już lepiej. Nie, że któregoś z towaru, bo on wtedy pewnie myśli, liczył, wiecie, paczuszki i... No i robił co robił, nie? Jechał tylko załadował na przykład... powiedzmy jeden wagon pasażerów. Chociaż pasażerów miał więcej, więc nie mógł, więc czekał na załadowanie poczty i ruszał. Ango. Ale teraz faktycznie, yy, tu już zeszło pasażerów, tu się ci pasażerowie przekazali. Więc no, zobaczymy. Pełny, pełny pociąg kosztuje nas... Znaczy kosztuje, dostajemy za pełny pociąg. Ja myślę, że z jakieś 40 będzie. Także on się powinien nam zwrócić w miarę. 29, no jest ok. Pojeździć 10 razy i, i się zwróci pociąg. Oko, no ale ludzie są, to jest. Może moglibyśmy, wiecie, lokalnym władzom tutaj kampanię reklamową mu fundować. Wtedy przyciąga więcej pasażerów. Także możemy tu sobie machnąć ze dwa razy taką kampanię. Wiecie, tutaj i tutaj. No i wtedy tych pasażerów jakby wiecie mmm, Wydajemy te pół miliona Czy tam milion na reklamę ale, ale no przyciąga nam pasażerów Przyciąga nam jakby więcej wiecie Ludzi i wszystkiego Więc to no, tu się zgadzam Dobrze, <laughs> dobrze kochani Będziemy sobie kończyć Mam nadzieję, że wam się podobał taki odcineczek z, z tutaj pokazania pociągu tym razem Także dziękuję wam bardzo Dzięki, że byliście Dzięki, że oglądaliście Zachęcam do zostawienia łapki i suba, a tymczasem trzymajcie się do następnego razu. Cześć, cześć!